Dzień dobry wszystkim hodowcom. Chciałbym dzisiaj zaprezentować troszkę gołębi jeszcze do odsprzedania, dlatego że nie mam miejsca, już są nawet w boksach i nie mam jak się pomieścić. I nawet 5 par z rozpłodu takich gołębi, co u mnie wydały dobre gołębie i chciałbym, żeby ktoś się też cieszył tymi gołąbkami, zaprezentuję te 5 par pierw. No. Tutaj z jednej pary chciałbym zaprezentować pięknego samczyka. To jest z linii samczyk z linii rumuńskich od mojego kolegi z Kielc, Andrzeja Drenia. Są tam, wymieniamy się gołąbkami, coś przyjaźnimy się. Ładny gołąbek związany, glazer oko. Gołąbek o numerze 35-49. To jest samczyk, a samiczka jego to jest o numerze oryginalna 026 18 rok 55-44. To jest od księdza Słabego oryginalna samiczka. To jest cała para u mnie przez 2 lata, teraz trzeci rok. Ona nawet już na misce siedzi z jajkiem. To są gołębie zasłużone już, a szczególnie ta samica. Tu jest jej rodowód 55-44. I tutaj jeszcze zaprezentuję razem tą parę całą. O! To jest cała para. Ta samiczka była u mnie od młodego jest kupiona od 18 roku, także ona miała tylko 2 samce w życiu i co mi dała dobre gołębie, po niej zresztą są już w rozpłodzie. Następną parę, drugą, to jest oryginalny nawet gołąb kupiony. Kupiłem z dynastii Hurigana 3 gołębie, bo miałem okazję do kupna. 2 samczyki i samiczkę, glazer oko, piękny samczyk. To jest cały życiorys, cały rodowód, tylko nie mam przy sobie, zapomniałem go wziąć. Jest na niego piękny rodowód też, gołąbek ładnej budowy. To jest nabyty w starym roku gołąbek kupiony, ale mam bardzo za dużo tych gołębi. I to jest DV oryginalny z 19 roku DV o numerze 685. Teraz samiczkę pokażę. Samiczka jest też jak lalka. Ładna. Glazer oko. Samiczka o numerze 3181. To jest też prezent od Andrzeja. Ona 2 lata u mnie w rozpłodzie, teraz drugi rok. Znaczy się, mam z tych gołębi więcej od niego też. I ja ją sparowałem na tego samczyka. Są razem w parze. I to jest z linii, ta samiczka z linii, już powiem, DV, z linii Zobla, bo ja tu z tych Zobli mam kilkanaście tych gołębi. To jest Zobel, z linii Zobra ta samiczka, do tego DV-a. Zaprezentuję jeszcze tego samczyka DV-a razem. O, to jest cała para tych gołąbków, jakby ktoś chciał. Piękna para by była. Ten to ma oko bardzo jasne, glazerowate. To jest Hurigana 51 z dynastii. To jest zimbrydowany, też bardzo mocny gołąb. Trzecia para to jest samczyk, też ładnej budowy. Tylko tu ma takie na główce gulkę odszczepienia. Nieraz jest bardzo ciężko poszczepić
rwią się te gołębie. To jest oryginalny gołąb od Tomasza Paterniaka i Petryszyna. Ten gołąbek ma tu rodowód, Stasiu pokaże. Gołąbek z roku 18, 4907. Piękny gołąbek, jeśli można tu oko może. Ten gołąbek jest od piszczaka u mnie. Te są super gołębie na gołębniku lotowym i w rozpłodzie już. Mam dużo w tych rozpłodach. Magazyny pełne u mnie. I tu samiczkę pokażę znów. Wychowana już u mnie. Ta samiczka dała, zresztą są dwa mutki przylotowane po tej parze, bo on był z inną samiczką. To jest po oryginalnych Jurka Koźlika gołębiach. Oj, nie bój się, nie bój się. O, wszystko już jest u mnie, już po kuracjach gronkowca jest, także gołąbki zaczynają jajka znosić. Jeden gołębnik rozpłodowy, jest ich kilkanaście par. Gołąbek o numerze 8280. I tu zaprezentuję całą parę. Ten gołąbek miał też fajną samiczkę z Van Looy. Ten paterniak Glaser Oko. Ładne plecy mają, także ładna para. Czwartą chciałem tu zaprezentować, też fajne gołąbki, tylko tu już jest krzyżówka gołębi. Ten samczyk to jest o numerze 5260. Ten gołąbek jest huben razy wos połe puchowych. To jest fajny samczyk. U mnie już wychowany też po tych oryginalnych gołębiach z rozpłodu. Co mi dały, fajne też dzieci dają. I pokażę tu samiczkę do niego. Samiczkę o numerze 51-55. Ładna samiczka. Związana. Samiczka, ona się wywodzi znów wos razy replay, z linii replayowatych tych gołębi od łepuch. To jest krzyżówka, wos razy. Ja ich razem miałem przez 2 lata. Super gołębie mi też podawali. Dobrze. Następną parę chciałbym ostatnią już zaprezentować razem, co ona jest w parze u mnie. To jest 2-letnia samiczka. Fajna. O numerze 13292. Nie bój się. Ta samiczka się wywodzi z linii WOS u mnie. Ja ją naparowałem, była przez 2 lata z samczykiem, też 2-letnim, 2-1, 13214. Piękny samczyk. Cała para. Samczyk się wywodzi z Nationala 1 z 314, bo mam w rozpłodzie 314 razy, a matka jego to jest Arka Bittnera 461, co ma w sobie 3 olimpijczyków.
To są, tu chciałbym zaprezentować następne gołąbki, takie pojedyncze sztuki samczyków i samiczek, jeszcze do rozpłodu, wartościowe. To jest gołąbek zasłużony od z 18 roku, oryginał ksiądz słaby. To jest oryginał znów po oryginałach Karola Paszka na 808, na tego olimpijczyka Karola Paszka. To jest samczyk z 18 roku, fajnej budowy. Też mam gołąbki i w rozpłodzie po nim. To jest oryginalny gołąbek o numerze 026 z 18 roku, 55-57. To jest jeden samczyk. Tutaj następną to samiczka zaprezentuję. Troszkę późna, taka wrześniowa. Też glazer oko, fajna. Chciałem sobie zostawić, no ale za dużo tych gołąbków naprawdę jest. Nie będę trzymał na następny rok, bo bezczynnie będą w worierach siedzieć. O numerze gołąbek 7430. Ten gołąbek się wywodzi po pitbullu z dwóch stron szymlu. Z dwóch stron szymla tego pitbulla. Podwójnego wnuka, co mam, prawnuk zresztą, a samiczka jego to jest Ferrari Grime zimbrydowana od Karola Paszka. To jest jedna taka samiczka. Tutaj takiego sobie chciałem odstawić samczyka jeszcze, no ale to już jest, to będzie samczyk WOS. No on się już kończy na szyi, zaczyna gruchać, aby ktoś potrzebował. Zaszczepiony, kuracja gronkowca przeprowadzona. Samczyk dopiero się pierzy, okrywę wierzchowną. To jest z WOS-ów, ojciec z WOS-ów i matka z WOS-ów. Będzie piękny samczyk, jak te moje starsze tu. Ten gołąbek, tutaj gołąbka też ładnej budowy, gołąbek związany, gołąbek o numerze 13216, 2001 rok. Ten gołąbek się wywodzi 16. Ten gołąbek się wywozi, bo posiadam w gołębniku syna 12-15 Hurrigan 51 Arka Bittnera, a matka jego to jest 300 Inbred Faraona Mariusza Chłopieckiego, matka. Posiadam samiczkę Faraona Inbred i samczyka Faraona Inbred. Tutaj następnym samczykiem to jest oryginalny gołąbek, też zasłużony, 16 roku, piękny glazer oko. O ładnej budowie też, związany. Gołąbek zasłużony, bo dlatego, że od 16 roku od piszczaka, to jest oryginał Kajdzik. Tu Stasiu pokaże o rodowód oryginalny. Gołąbek o numerze 2854. Ten gołąbek z różnymi samicami, też fajne gołąbki wydał mi na świat. I w rozpłodzie mam te gołębie już. Fajny samczyk. Tutaj chciałbym zaprezentować też bardzo fajną samiczkę. To jest z WOS-ów po ojcu. WOS razy Sprinter Łepuch u mnie i matka tak samo.
tylko matka była czerwona i wydali niebieską. I to jest dwuletnia samiczka o numerze 84-88. Tylko, że nie ma barwy czerwonej, ale te niebieskie gołębie są też bardzo ładne i lecą super. To samiczka jest. Tu następny gołąbek też, to jest gołąbek wychowany po lutnikach. To będzie samiczka. Chciałem sobie zostawić, ale to pokazało się, że to miał być samczyk, a to samiczka jest. O numerze 12634. Ten gołąbek 634. Ten gołąbek się wywodzi z linii zdrapów razy Bak 17 Marcera Albrechta, ale po lotnikach. Też będzie ładny gołąbek. Obrześniowy gołębie po lotach. Tutaj jeszcze jedna samiczka, taka wrześniowa. To na samiczkę wygląda, pierzy, już kończy się pierzyć szyję. Gołąbek o numerze 15 553. To jest z linii z tego mojego starego gołębia, z linii szaleńców z tych lotników. No ładna będzie samiczka, jak się wypierzy za rok. Tutaj chciałem zaprezentować jeszcze parę sztuk. To jest samiczka będzie. To jest po lotniku kopytce u mnie, niebieskim, z linii 01, tego rozpłodowca słynnego, mam syna. A matka jego, matka to jest Jana Heusmana z linii, to jest fajne gołąbki, lotniki. Ona jest o numerze 3095, to jest wrześniowy gołąb, tylko zaobrączkowany starą obrączką 20 roku, bo nie miałem pod ręką, mówię sobie do rozpodu, to niech będzie starą, no ale za dużo tych gołąbków. To będzie samiczka. Tutaj samczyk oryginalny musiał, Łukasz z Rudy Śląskiej. No jednego mógłbym odstąpić, bo tam piękny gołąbek związany. Gołąbek o numerze 10262. Tutaj następny gołąbek 12717. To jest też taki wrześniowy 717. Ten gołąbek to jest Damiana Olecha. Posiadam w gołębniku syna Archidelesa od Damiana Olecha. I to jest po nim, to jest jako wnuk do Archidelesa, a matka jego to jest z linii paterniaków po córce Tritsana, tego Jansena. Oni są, no takimi, dwa fajne gołąbki leciały, no ale chciałem to zostawić do rozpodu, ale no, naprawdę już nie ma miejsca na to. Najwyżej będą bezczynnie siedzieć w worierach. Ja woriery mam, mogę ich przetego, no ale niech się ktoś też cieszy fajnie z tymi gołębiami w rozpłodzie. Tu następny gołąbek.
niebieski o numerze 12680. To jest Kasbor z linii Gastona od Rysia z Opola, ojciec, a matka to jest wnuczka Diamond Porsche od Trójczaka. No to jest samczyk 100%, bo już grucha fes. Tu następny gołąbek. Tam jego brata po matce pokazywałem. Hurrikan 51, a tu jest po matce, po imbredzie Faraona Mariusza Chłopieckiego, a ojciec jest Finekę też. To jest zimbredowane prawie na Finekę. O, gołąbek o numerze 12715. Samczyk. Tutaj to będzie chyba samiczka według mnie. Miał być samczyk. Marka zająca po tej parze, co posiadam oryginały od niego. To jest gołąbek zimbredowany na doktora Świdę. Ja to miałem sobie zostawić, ale patrzę, że to będzie samiczka. No i tak chciałem samczyka do pary znów. No i to jest gołąbek o numerze 12615. Tu następną samiczkę z rozpłodu z 18 roku 6312. Stasiu pokażę może rodowód. To jest gołąbek oryginalny od Grzesia Buganika, to jest ksero rodziców z dwóch stron. Z jednej strony matki, z drugiej strony ojca. Też gołąbek zasłużony. No ale starsze, już te starsze chciałbym troszkę podsprzedawać. Gołąbek tak wygląda, samiczka. Tutaj jedną taką pupilkę z mojej hodowli już. Też zasłużona samiczka 17 roku u mnie. Bo tam mógłbym to też w dobre ręce oddać. To jest samiczka Vos razy Tritsan, to jest czysty prawie Jansen. Gołąbek u mnie uchowany po oryginalnych gołębiach, po wnuczce. Stasiu pokażę rodowód, bo moje gołębie niektóre tu mają rodowody. Jak syn jest, to wypisuje. Ma chęć w ogóle. Samiczka po wnuczce. Po wnuczce Wosa, a ojciec to jest od paterniaków syn Tritsana. Samiczka o numerze 17 roku 12318. O, to jeszcze dwa i koniec będzie. Tutaj następną samiczkę prezentuję. To jest ojciec jej, to jest Tadeusz Drozd od nas z oddziału. Ja ją już prezentowałem wcześniej. To jest samiczka 100%. W parę idzie. A matka jej jest zimbrydowana samiczka Finekę 5000. Gołąbki są już po kuracjach, przygotowane do rozpłodu, także gołąbek o numerze 12679. I tu ostatni gołąbek już. Ostatni gołąbek
samiczka przylotowana, lalka ładna, spierzona, uskok ma ładny, nie bój się. Samiczka o numerze 17770 i ona się wywodzi po celebryt Ryśka Pawłowskiego. Inaczej to jest też wnuk do czerwonego tego starego, a matką jej jest Ferrari. Zimbrydowana od Grymę, od Paszka. Bo mam dwie, posiadam dwie siostry. Miały być to para, a to dwie siostry są w rozpodziu. O. Ona do matki z dzióbka podobna jak smukła. No i chciałem podziękować wszystkim, co mnie tam oglądają na tych filmach. Dzwonią nieraz po porady jakieś, co tam stosuję, jakie tam preparaty, jakie kuracje tam. No i tutaj jak widać, gołębie już są, niektóre już jajka znoszą, także pierwszy lęk też będzie do odstąpienia z rozpodu, z tych wosów, ze wszystkich tam zapraszam. Cena będzie przystępna do młodych też, zależy też od ilości, od jakości gołębia. Dziękuję wszystkim i pozdrawiam.